swoje ślady na zachód. Panie, chyba jest stóp niebywa, czego wrzeszczy, czego stuka. Zwariowała, zwariowała, niech psychiatry pani szuka. Żeby nie było wesoło, to zawsze znajdzie się ktoś, kto ściągnie człowieka do ziemi. I otóż przyleciał do mnie z Nowej Zelandii mój przyjaciel. I chciał w ubiegłym roku koniecznie obejrzeć Muzeum Powstania Warszawskiego. A przyleciał akurat w sierpniu, więc całe mnóstwo wycieczek, kolonii, tam dzieciaków, coś tego. Dostaliśmy się do tego muzeum i idzie taka wycieczka 7-8-latków. Mijają nas i nagle jeden z nich odpalił w moją stronę i mówi: pan też był powstańcem? No to mówię, w mordę, jak już wyglądam na eksponat. Ja przez książki dwie, które napisałem o Menelach, stałem się w pewnym sensie ikoną menelstwa polskiego. To znaczy, po mnie tego nie widać. Jeszcze, ale... To, że się stałem ikoną menelstwa polskiego, to dowiedziałem się, będąc we Wrocławiu na koncertach. Miałem trochę wolnego czasu, wybrałem się na spacer na ten piękny wrocławski rynek. Widzę, nagle odpaliło w moją stronę dwóch meneli. Jeden już taki poza rzeczywistością, a drugi prosto na mnie i mówi: mistrzu, czy ja mógłbym mistrzowi rękę uścisnąć i nic więcej nie chcę? Jaki szacunek dla mojej osoby. A ten drugi tak się ocknął na moment i mówi: Henio, a co to za mieść? A ten mówi: człowieku, nie poznajesz, przecież to pan dał krzewić. Nasz promotor. W Sejmie walnął bąk i nie był znak łąk, ale stał się cud, bo ktoś wyczuł smród. Z ławy krzyknął ktoś, że to nie wypada, więc znowu jedni spojrzysz wstecz, dziś jak mawia w grobku cieć, trzeba go najpierw mieć. Ale skąd go brać, kiedy tak się składa, że jedni tylko hańba, hańba, na to drudzy zdrada, zdrada, na to jedni hańba, hańba, na to drudzy zdrada, zdrada. Nie przepadł jak dzień, nawet orła cieni.